Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, motoryzacja to nie tylko samochody. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o jednośladach. Od czego zacząć, jak młody człowiek ma rozpocząć przygodę z jednośladami. I rowery, i motocykle, i skutery. Jakie kategorie prawa jazdy powinien mieć? Na te wszystkie pytania spróbuję znaleźć odpowiedź u dyrektora Suwalskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie dyrektorze, zatem od czego zacząć? Młody człowiek chcący wsiąść zaczyna na pewno od roweru. Co powinien zrobić, chcąc być zgodnie z przepisami? Musi przeżyć jakoś w spokoju do 10 roku życia. Bo jak już skończy 10 lat, to jest już na tyle dorosły, że może uzyskać kartę rowerową i w tym okresie będzie mógł już formalnie poruszać się po drogach rowerem. Przy czym taką kartę w pierwszym okresie wydaje dyrektor szkoły, do której będzie uczęszczał, a więc nie ma potrzeby dodatkowych jakichś zajęć. Jest to w ramach zajęć programowych, które są objęte programem nauczania szkoły podstawowej, mieści się ten zakres, który uprawnia do otrzymania karty rowerowej. Na ogół dzieje się to gdzieś tam na poziomie 4-5 klasy, no bądź później ewentualnie. Dodajmy do tego, że tą kartę rowerową możemy zdobyć tylko będąc w szkole podstawowej. Tylko w szkole podstawowej, bądź jeśli już tę szkołę skończymy, a tej karty jeszcze nie posiadamy, to już w szkole tej karty nie możemy uzyskać, nie możemy otrzymać. Wtedy jedynymi jednostkami, które są uprawnione do wydania takiej karty, jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, bądź też uprawniona szkoła jazdy, która ma odpowiednią licencję. No a ale my taką ofertę mamy przygotowaną i jeśli byłyby takie osoby i chciały kartę uzyskać, to u nas można to zdobyć. Niedrogo to kosztuje, także troszkę nauki i drobny egzamin. Młodzież oczywiście dorasta, z wiekiem przybywają chęci na coś z silnikiem, tak? Co taki młody człowiek w następnej kolejności powinien zrobić? No jest to następny taki przedział do tego, by nie poruszać się tylko pieszo, to jest kategoria AM, prawa jazdy, czyli to jest już nie tak jak poprzednio była karta motorowerowa, ale to jest już kategoria prawa jazdy, która tak samo mieści się na druku, którym powszechnie posługujemy się, wszyscy ci, którzy posiadają jakieś uprawnienia do kierowania pojazdami. I kończąc 14 lat, możemy już przejść przeszkolenie i zdać egzamin, uzyskać kategorię AM prawa jazdy, która będzie uprawniała nas do kierowania bądź to skuterem, bądź też lekkim czterokołowcem, czyli quadem, inaczej mówiąc. Następny etap szkolenia, doszkalania się, jeżeli chodzi o jednoślady? Tak, to jest już kategoria A1 prawa jazdy, czyli lekki motocykl do 125 cm sześciennych. No tam jeszcze jest moc określona, nie będziemy w niuanse wchodzili. Generalnie to jest te 125 cm. Po ukończeniu 16 roku życia możemy tę kategorię prawa jazdy już uzyskać, przejść również przeszkolenie stosowne i zdać egzamin, jeździć już motocyklem. Potem jest kategoria A2 w kolejności, no i kategoria A, którą to też można zdobyć, samą kategorię A, po ukończeniu 24 roku życia dopiero, jeżeli nie mieliśmy wcześniej kategorii A2. Jeżeli mieliśmy wcześniej tę kategorię A2, to już po ukończeniu 20 roku życia, jeśli 2 lata przynajmniej jeździliśmy motocyklem kategorii A2, możemy uzyskać kategorię A.
I ta kategoria A to już jest na wszelkie jednoślady, tak? Tak, to już na wszelkie motocykle. No, przy wszystkich tych kategoriach, o których tutaj mówiłem, czyli kategorii AM, A1, A2, kategorii A, możemy jeździć wszystkimi innymi pojazdami, czyli takimi, które się mieszczą w niższym przedziale, a więc i rowerem, i mając kategorię A1 możemy jeździć AM, czyli skuterem, możemy też mając A jeździć A2, A1, także tutaj już w dół jest to możliwe, natomiast no nie możemy jakby jeździć, mając niższą kategorię, jeździć pojazdem o większej mocy, o większym silniku i tym szybszym. Są też oczywiście osoby dorosłe, które próbują swoich sił na motocyklach, skuterach. Czy powinny mieć jakieś uprawnienia? No właśnie, tu jest taki niuans, szczególnie jeśli chodzi o kategorię AM, a więc skuter, dlatego że w poprzednim stanie prawnym, który obowiązywał do 4 stycznia 2011 roku, karta motorowerowa nie była potrzebna, jeśli ktoś skończył 18 lat. I ci wszyscy, którzy do tej daty te 18 lat skończyli, mogą w dalszym ciągu jeździć skuterem, motorowerem bez uprawnień żadnych. Natomiast wszyscy, którzy po roku 2011, po tym 4 stycznia kończyli 18 lat, powinni już uzyskać kategorię AM prawa jazdy. Czyli inaczej mówiąc, w tej chwili, mimo że ktoś jest już dorosły, skończył 18 lat, jeśli nie zdał egzaminu na kategorię AM, to skuterem w dalszym ciągu jeździć nie może. Po prostu nie ma do tego uprawnień. Nie ma do tego uprawnień, trzeba przejść stosowne przeszkolenie, trzeba zdać egzamin i dopiero wtedy będziemy mogli takim pojazdem się poruszać. No takie są w tej chwili wymogi prawne. Dzisiejsze przepisy pozwalają kierowcom posiadającym prawo jazdy kategorii B, czyli na samochody osobowe, poruszanie się jednośladem motocyklem do pojemności 125 cm. Tak, jest taka możliwość pod warunkiem, że przynajmniej 3 lata te uprawnienia kategorii B posiadamy. No to proszę Państwa, myślę, że trzeba też podchodzić do tego w sposób taki normalny, naturalny, bo jeśli jeździmy samochodem, to nie znaczy, że umiemy jeździć motocyklem i czasami niestety zdarzają się przypadki, że tak niektórzy to interpretują, że skoro jestem świetnym kierowcą kategorii B, to na pewno będę sobie doskonale radził również motocyklem, nawet tym stosunkowo niedużym. Otóż nie. Trzeba tutaj dodatkowych jednak umiejętności. To są 2, nie 4 koła. To jest też inny sposób prowadzenia, inny sposób kierowania pojazdem, zachowania się na drodze i tak dalej. Także mimo wszystko trzeba odpowiednie przeszkolenie przejść, trzeba zgłosić się do szkoły jazdy, gdzieś poćwiczyć sobie i wtedy dopiero będziemy mogli w sposób odpowiedzialny na drogę ruszyć. Tak, bo mimo że przepisy znane są, prawda? Przepisy obowiązują wszystkich te same, ale sposób poruszania się zupełnie inny. Gdzie można doszkolić się właśnie dla takich kierowców? No wszystkie szkoły jazdy, które prowadzą kursy kategorii A1, A czy A2 są przygotowane do tego, żeby takie przeszkolenie zrobić i polecam po prostu wszystkim tym, którzy chcą skorzystać z tego przywileju jazdy motocyklem z dodatkowych uprawnień, czyli tym mniejszym, żeby jednak skorzystali z tego, żeby nie ryzykowali, nie wsiadali za kierownicę bez przeszkolenia, bo to czasami może za drogo kosztować. Można oczywiście gdzieś tam we własnym zakresie poćwiczyć sobie na podwórku, ale parę uwag, parę wskazówek ze strony fachowca na pewno pozwoli czuć się pewniej na drodze i mniej ryzykować po prostu. Dla jego samego i dla innych uczestników. Tak. I życzę tego, żeby z wiosną tak nam ta wiosna zupełnie nie przywróciła w głowach, żebyśmy też dbając o swoje bezpieczeństwo myśleli również o innych. Bo takie przypadki, kiedy słyszymy, że ktoś bez uprawnień wsiadł na motocykl, pojechał, spowodował wypadek, to są tragiczne informacje i obyśmy takich nie mieli. I apel tylko o to, by przed wyjazdem pamiętać o takich faktach. Także tak, szanowni państwo, no jazda na jednośladzie, wspaniała przygoda, ale no, do wszystkiego trzeba mieć po prostu uprawnienia i odpowiednią wiedzę, technikę jazdy opanowaną.
I wtedy można będzie liczyć na to, że i ten szum wiatru w uszach będzie przyjemniejszy i widok, który będziemy podziwiali, będzie też lepiej nam tkwił gdzieś w pamięci, jeśli będziemy w sposób bezpieczny poruszali się i nie narażając też innych na jakiś uszczerbek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak jak Państwo usłyszeli, tych kategorii prawa jazdy na jednoślady jest troszeczkę, dlatego warto z tymi przepisami się zapoznać, aby być zgodnie z obowiązującym prawem poruszać się po drogach publicznych. A o tym, czego nie robić na motocyklu, opowiedzą Państwu filmiki. Na tym kończę dzisiejszy odcinek, jednocześnie zapraszając do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.